Za nami gala budżetu obywatelskiego Mazowsza, w trakcie której poznaliśmy zwycięskie projekty. W tegorocznej edycji BOM-u mieszkańcy województwa mazowieckiego mogli wybierać spośród 284 projektów. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel 30 milionów złotych. To bardzo cieszy. Sama też różnorodność projektów niezwykle też jest interesująca. Jesteśmy i w kulturze, w integracji, ale także w zdrowiu, także w inwestycjach. Czyli widać też, że ludzie, mieszkańcy Mazowsza wiedzą, na co należy wydawać publiczne pieniądze. W tegorocznej edycji mieszkańcy Mazowsza oddali o blisko 10 tysięcy głosów więcej niż w poprzednim roku. Najwięcej głosów oddali mieszkańcy regionu radomskiego i było to aż 12 272 głosy. Z puli podregionalnej zrealizowanych zostanie 8 projektów. Modernizacja południowej części głównego parkingu przy MSS w Radomiu, Festiwal Olimpijski Ziemi Radomskiej, Festiwal Orkiestr Dętych na Pograniczu Mazowsza, Zręczne Asy 3, Czas na wakacyjną przygodę, Radomskie Dni Seniora, Aquastrefa czy Szpital Ogród Radom-Krychnowice. Jeśli chodzi o pulę ogólnowojewódzką, to zrealizowanych zostanie 14 projektów. Z regionu radomskiego będzie to edukacja na szlakach Mazowsza 2025, warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych, piknik historyczno-kulturalny Wiwat Puławski, modernizacja północnej części głównego parkingu oraz drogi wjazdowej nr 2 przy MSS w Radomiu.